30. Jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 30 stycznia. Od początku istnienia fundacja zebrała ponad 1 500 000 000 zł i zakupiła 67 tysięcy urządzeń medycznych ratujących zdrowie i życie najmłodszych, ale ostatnio także tych najstarszych Polaków. Finał w cieniu pandemii wciąż przed nami, ale licytacje już trwają i taki prezent choćby od wrocławskiego MPK można już wylicytować. Finał w cieniu pandemii, a grać będziemy dla diagnostyki i leczenia wzroku u najmłodszych dzieci. Problem zdrowotny, jeśli chodzi o dzieci, okulistyczny, nie jest nagłaśniany, jest ogromny. Obserwujemy i konsultujemy coraz młodszych pacjentów, ogromną rzeszę pacjentów do pierwszego roku życia. Mnóstwo bardzo poważnych schorzeń, jakimi jest zaćma, czy jaskra, czy odwarstwienie siatkówki, nie daje praktycznie żadnych objawów, więc często diagnoza jest stawiana za późno. To, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydowała się, aby zagrać dla okulistyki dziecięcej, to wielkie wyróżnienie. I mam nadzieję, szansa na dofinansowanie zarówno takich oddziałów okulistycznych dziecięcych operacyjnych jak nasz, jak i części poradnianej. Niestety nie możemy wrócić do całkowicie otwartych imprez, ale będziemy starali jak najbardziej je otworzyć. To znaczy, w rynku mamy zaplanowanych trochę atrakcji takich ogólnych. Będą wystawy zabytkowych samochodów, będzie wystawa motorów, Harley'ów Davidsonów i też motorów elektrycznych przez studentów Politechniki. Będzie też strefa gitarowego grania. Można już dołączyć do zbiórki w zupełnie inne sposoby. W niektórych punktach w mieście są rozstawione puszki stacjonarne. Są to sklepy, gabinety kosmetyczne, fryzjerzy, mamy e-skarbonki, na które można wykonać przelew elektroniczny, który też wesprze nasz cel, jak również mamy aukcje internetowe. Mamy za tramwaj już ofertę 90 tysięcy, ale z tego co wiem, to jeszcze ani my, ani ofiarodawcy nie powiedzieli ostatniego słowa. Ten konkretny egzemplarz jeździł po mieście 43 lata. Przejechał 3 miliony kilometrów, ale kolejne miliony kilometrów przed nim. Ktoś, kto go nabędzie, ma pełne prawo, żeby jeździć po wrocławskich torowiskach, także z pasażerami. To nie jedyna licytacja, tak może niektórzy zauważyli. Dzisiaj jestem w szaliku niebieskim jak te tramwaje, a żółty czeka na licytację i serdecznie i szczerze zachęcam do tego, żeby go licytować. A jeśli Was nie stać na taki tramwaj, czy choćby szalik prezesa MPK, to zawsze możecie wybrać jakąś inną aukcję, jest ich naprawdę moc, albo stworzyć własną, bo i w ten sposób możecie wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy już teraz. Wolontariusze już czekają w przedbiegach, by w niedzielę wyjść na ulicę Wrocławia z puszkami i wielkimi, gorącymi sercami jak na dłoni, by zbierać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku udało się zebrać 1 300 000 zł, w tym roku mamy nadzieję, że będzie więcej.